telewizja.pl. Gorące pytania. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewieniuk-Maciorowska i Marek Formela. Witam państwa ponownie. Proszę państwa, na portalu w polityce.pl ukazał się sondaż pracownic Social Change. Zadano jedno pytanie. Czy Unia postępuje z Polską uczciwie? I proszę zobaczyć, jakie są wyniki tego sondażu. 40% twierdzi ankietowanych, że uczciwie, 41%, że nieuczciwie. I muszę państwu powiedzieć, że ja osobiście jestem bardzo zaskoczona tym sondażem, a szczególnie tym wynikiem, który mówi o uczciwości w traktowaniu przez Komisję Europejską, szczególnie, bo trudno mówić tutaj o całej Unii Polski. Marku, ty jesteś zaskoczony? No też jestem zaskoczony. Wydaje mi się, że badani poddali się pewnej intensywnej perswazji polityków opozycji, którzy w sposób nienaturalnie gorliwy eksponują różne drobiazgi, które mają rzutować na relacje Polski z Unią Europejską. I to jest jakby pokwitowanie wieloletnich działań dużego środowiska Platformy Obywatelskiej w Brukseli, ponieważ to nie jest tylko pokwitowanie tego, co wydarzyło się według mnie w ostatnich miesiącach w relacjach Polski z Unią Europejską, tylko to się już zaczęło wiele lat wcześniej, kiedy zaczął to formułować przecież pan prezydent Trzaskowski jako europoseł i pan Janusz Lewandowski, pierwsze przeciwpolskie rezolucje. No siłą rzeczy nieustanne powtarzanie różnych nieprawdziwych argumentów pozostawiło widoczny ślad w świadomości Polaków. No tak, mówisz o politykach, ale media odegrały chyba bardziej znaczącą rolę w tym wszystkim. Łącznie, bo to były rezonansem tego, co działo w Brukseli. Agnieszko, no właśnie, czy Unia postępuje z Polską uczciwie? W mojej ocenie absolutnie nie, ale ja też chciałabym odpowiedzieć, czy ja jestem tym wynikiem badania zaskoczona. Powiem, że w pierwszej chwili, kiedy widziałam to tak, takie było zdziwienie, ale bardzo szybko mi to zdziwienie przeszło. Nie jestem jakby zaskoczona, no ale mówię, to jakby odnoszę do swoich ocen. Natomiast czemu nie jestem zaskoczona? Przecież przez lata całe byliśmy urabiani w tym, że to Unia Europejska ma rację, że to, prawda, musimy się słuchać Unii, musimy robić, prawda, tak jak tam wskazują dyrektywy unijne i tak dalej, i tak dalej. Gdzie nie było przez lata całe żadnej jakby podejmowanej walki o podmiotowość Polski, o to, żeby właśnie może Polska coś wniosła do tej Unii, żeby to Unia posłuchała pewnych rozwiązań czy pewnych pomysłów. I o ile jakby no to politycy różne tam mają pomysły na siebie, również na swoją aktywność polityczną, o tyle mieliśmy praktycznie przez długi, długi czas jednostronną narrację w mediach, przekaz, który trafił do świadomości społecznej. I teraz, kiedy dołoży się do tego dwa czynniki, które są tutaj bardzo istotne, czyli po pierwsze to, że mamy wojnę na Ukrainie po sąsiedzku, i w związku z tym dużo Polaków odczuwa jakieś niepokoje. Mamy cały czas niebezpieczną czy agresywną Białoruś wobec Polski. Komunikat taki, że oto nagle, prawda, możemy wyjść z Unii Europejskiej, która daje nam jakieś takie poczucie bezpieczeństwa gdzieś tam w świadomości. Myślę, że ten wynik wtedy nie jest zaskoczeniem tego badania. Jakby złożyło się na to kilka czynników. Najwięcej myślę, że właśnie ta narracja o tym, że możemy opuścić Unię Europejską, bo ja powiem więcej. Całkiem niedawno, bo dosłownie kilka dni temu udało mi się, rozmawiałam po prostu z różnymi ludźmi, to było kilka osób i ci ludzie nie odróżniali, czym jest Unia Europejska, a NATO. I kiedy ja zaczęłam tłumaczyć, tak, że to są w ogóle inne kompletnie struktury, bo wiele osób utożsamia Unię Europejską jako z organizacją, która zapewnia nam bezpieczeństwo militarne. No, nie wiedzą tego ludzie, to nie jest tłumaczone. I ja powiem tak, gdyby to była jedna osoba, to można by było uznać, że no jakaś niedoinformowana po prostu, ale to nie była jedna osoba, było tych osób więcej. I takich osób podejrzewam, podobnie myślących jest dużo więcej, a zważając właśnie na wojnę na Ukrainie, agresywną Białoruś, Polacy nie chcą opuszczać struktury, w której w jakiś tam sposób czują się bezpiecznie. I myślę, że stąd są te wyniki. No myślę też, że jedna przesłanka historyczna, jeśli pozwolicie. Myśmy bardzo, bardzo starannie, solidnie i hucznie świętowali wejście Polski do Unii Europejskiej. To zostało było to taki moment sakralizacji polskiej historii. Tak trochę w stylu Fukuyamy, że to jest koniec w ogóle historii, że Polska w tym momencie pożegnała się z wieloma swoimi perypetiami, a przed nami szeroka
autostrada do dobrobytu, ładu, dostatku, rozwiniętej demokracji. No była w tym olbrzymia doza naiwności i wydarzenia, o których teraz jeszcze Agnieszka powiedziała, są częścią zupełnie nowego doświadczenia, aczkolwiek one jakby kłócą się z tym ugruntowanym przekonaniem, że wejście Polski do Unii Europejskiej zakończyło czas polskich kłopotów. No niestety nie jest to prawda. No tak, ale trzeba też przypomnieć, że jednak referendum, które odbyło się w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, nie przyniosło tak przytłaczającego zwycięstwa zwolenników. Tu się losy ważyły do ostatniej chwili. Ja przypomnę, że ono było dwudniowe i nie było progu 50% udziału. Specjalna ustawa została w związku z tym przez parlament przyjęta i do końca, przecież byłam, że tak powiem, uczestnikiem tych wydarzeń, do końca się bardzo obawialiśmy o wynik tego, bo były też partie polskie, które ostro przeciwko wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej występowały, chociażby partia Romana Giertycha, LPR. No ale zostawmy historię na boku, a teraz jest kwestia taka, i chciałam cię, Marku, o to zapytać, bo do tej pory ten tak zwany bat praworządności wisiał nad Polską. On długi czas to były pogróżki, że zostanie użyty, no ale de facto został użyty w przypadku Krajowego Planu Odbudowy. I teraz opozycja usiłuje taką narrację Polakom przekazać, że te pieniądze, które z KPO nie płyną do Polski, to jest w ogóle tragedia, to jest załamanie polskiej gospodarki, to są pieniądze, które powinny trafić do kieszeni Polaków, powinny z tych pieniędzy być finalizowane inwestycje samorządowe typu drogi, modernizacja szpitali i tak dalej. I mało kto, i właściwie tutaj należy mieć pretensje do rządu, mało kto mówi Polakom, że te pieniądze wcale na to nie mają być przeznaczone, że one mają być przeznaczone na ten nieszczęsny plan Timmermansa Fit for 55, zmianę na tą transformację energetyczną, która będzie bardzo kosztowna dla Polaków. Nawet nie wiadomo, czy te pieniądze z KPO wystarczą. Być może ta narracja, że nie dostajemy pieniędzy z KPO z winy rządu i że Unia chciałaby nam je dać, ale my nie spełniamy warunków, też miała wpływ na taki, a nie inny wynik tego sondażu. Niewątpliwie opozycja bardzo zręcznie stara się przekonać Polaków, że każdy z nas traci na nieprzyjęciu KPO kilkadziesiąt tysięcy złotych. No to jest oczywiście zręczna sztuczka, mistyfikacja istotnych okoliczności tego sporu. To nie praworządność jest tym kamieniem, głównym kamieniem milowym. Ja bym się tutaj zgodził z Adrianem Stankowskim i jego znakomitą puentą, że głównym kamieniem milowym jest powołanie przewodniczącego Tuska na urząd premiera polskiego rządu i wówczas pozostałe kamienie milowe będą całkowicie nieistotne. W istocie cała ta architektura uzależnień Polski od implementacji KPO jest tak skomplikowana i tak nieprzejrzysta, nietransparentna, że w zasadzie rząd polski został przez Komisję Europejską osaczony, a my jako społeczeństwo jesteśmy biernymi świadkami tego spektaklu. Zgadzam się z tobą, Olu, że te pieniądze w istocie mają animować czy rewitalizować te procesy gospodarcze, które w mniejszy lub większy sposób mają służyć realizacji tego szaleństwa, które Franz Timmermans postanawia implementować w Europie. No to wydaje mi się przy bliższej lekturze tych kamieni milowych całkowicie uzasadniony wniosek. Czy my sobie z tym poradzimy? Otóż mamy chyba w tej chwili bardzo wyraźny sygnał polityczny, który w tygodniku Sieci przedstawił prezes Kaczyński, że pewien rodzaj polityki, pewien rodzaj relacji Polski z aparatem Unii Europejskiej, z interesami głównie Niemiec, jest zakończony i należy się spodziewać, że Polska będzie sięgać po wszystkie narzędzia, które pozwolą naszą obecność w Unii inaczej akcentować, w sposób bardziej wyrazisty, odrębny, z uwzględnieniem polskich realiów i potrzeb polskiego społeczeństwa. No właśnie, ale trochę się zmienia postrzeganie tego całego procesu. Ja już nie wspomnę o artykule, który już ukazał się w Die Welt, który mówi o tym, jak silna jest teraz pozycja, że nigdy w historii Polska nie była tak silna jak teraz. No to jest,
echo wywiadu prezesa Kaczyńskiego. Tak, tak, no ale nie przejmujmy się tym, zawsze trzeba uważać na Greków, którzy przynoszą dary, ale w Politico ukazał się taki tekst, w którego fragment państwu zacytuję. Komisja Europejska postrzegana jako karząca nie fair rząd polski, akurat kiedy Tusk walczy z PiS-em o władzę, może na stałe zaszkodzić publicznej wierze w neutralność polityczną Unii Europejskiej oraz wyrządzić trwałe szkody samym instytucjom demokracji, które z taką determinacją chroni. No właśnie, to jest jakieś takie chyba otrzeźwienie w pewnym momencie. Politico no jest jednak znaczącym portalem i te opinie, które tam są prezentowane, no nie zawsze były, że tak powiem, obiektywne i przyjazne dla Polski. Ta jest jednak chyba taką dość obiektywną opinią, Agnieszko. Wydaje mi się, że tak, ale tutaj Politico chyba trochę się, że tak powiem, spóźniło ze swoimi analizami, ponieważ tak naprawdę wywieranie wpływu politycznego, czy też naciski na pewne procesy polityczne w Polsce, one już mają miejsce i to nie od wczoraj, tylko od dłuższego czasu i to obserwujemy. Także te wnioski, które Politico tam zawarło, które tutaj przytaczałaś, one już, to nie jest, że to się stanie, to już się stało, to już my to widzimy, że to jest, tak? Ja powiem w ten sposób, oczywiście Komisja Europejska, ale nie tylko, bo i Parlament Europejski nie gra z Polską fair. Mam trochę tutaj pretensje naprawdę takie do polskiego rządu, że brakuje tej komunikacji, właściwej komunikacji do polskiego społeczeństwa. Ja powiem, że jak słyszę po raz 56 i dziś 94 o tym, że już prawda do Polski za chwilę spłynął KPO i te kamienie milowe, to już ręce mi nie mają gdzie opadać, kwiaty mi wszystkie opadły, bo nie chcę się już tego słuchać. My musimy jakby zadbać o to, znaczy tak, rząd musi zadbać o to, o właściwy przekaz do społeczności, do obywateli polskich, tak żeby oni wiedzieli. Nie ma KPO, Unia się stawia, ma być prosty przekaz. Niestety grają nie fair i tyle, tak? I zostawiamy to. Nie ma sensu drążyć tematu. Ja wiem, że niektórzy oczekują, ale też właśnie tutaj brakuje komunikatu, że te pieniądze tak naprawdę mogą zawiązać tylko pętle u szyi polskich obywateli, jeżeli zacznie wprowadzony być plan Timmermansa i może do Polaków coś dotrze, że może te pieniądze, to są jakby brak tych pieniędzy, to są tak naprawdę błogosławieństwem dla Polski. Ale jeszcze z drugiej strony to też jest tak, że my jako Polska powinniśmy nie wychodzić z tej Unii, tak, ale powinniśmy szukać sojuszników wewnątrz i wspólnie wywierać właśnie presję na zmianę tej struktury, bo Unia Europejska sama w sobie jest pomysłem może utopijnym, ktoś by powiedział, ale jednak przez lata to działało, tak? I dla Europy jest to całkiem dobry pomysł, muszę powiedzieć, ale nie może funkcjonować w taki sposób, jaki zaczęła funkcjonować w ostatnich latach. Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ona była zupełnie inna niż jest teraz. I naszym zadaniem jako Polski, ja mówię jako Polski, tak, ale tego rządu, następnego rządu, kolejnego rządu, jest po prostu dbanie o interesy Polski w ramach Unii Europejskiej, zmienianie tej Unii w taki sposób, żeby ona faktycznie spełniała swoje zadanie, te, do których została powołana. I ostatnia rzecz, dlaczego w tej chwili tak media o Polsce mówią? Dlatego, że Polska faktycznie zdobyła tą silną pozycję, zbudowała sobie gospodarkę, zbudowała niezależność, ale zadecydowały dwa czynniki najważniejsze, czyli pomoc dla Ukrainy, która jest na każdej płaszczyźnie ogromna. Jesteśmy drugim krajem po Stanach Zjednoczonych i właśnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, które są mocarstwem światowym. A tę bliskość współpracy widać i dlatego dzisiaj też zmienia się narracja wobec Polski. No właśnie, no Unia, tak? Unia miała być i powinna być mechanizmem negocjacyjnym, on się przez wiele dziesięcioleci sprawdzał, to teraz pojawiły się próby złamania tego mechanizmu negocjacyjnego, próba implementacji pomysłów niemieckiej socjaldemokracji o innym trybie głosowania w sprawach ważnych dla wspólnoty. Likwidacji weta, no to oznacza po prostu złamanie traktatu i złamanie zasad, które legły u podstaw zakładania Unii, ponieważ tryb weta powoduje, że wszyscy muszą znaleźć rozwiązanie
to jest tryb, który nikogo nie wyklucza i wszystkich zmusza do współpracy. Musimy kończyć, niestety musimy kończyć, ale jakoś to powiem, wspomniałaś, Agnieszko, że do innej Unii wstępowaliśmy, bo Unia miała być mechanizmem, miała być wspólnotą gospodarczą przede wszystkim, a nie wspólnotą, która jest zdominowana przez największych partnerów w tej dziedzinie i nie wspólnotą, która usiłuje wprowadzać różnego rodzaju ideologie do krajów członkowskich. I to jest chyba najważniejsze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, musimy kończyć, chociaż rozmowa jest bardzo ciekawa i pewnie będziemy ją kontynuować. Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska, Marek Formela byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.